Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Amnezję. Dotarliśmy do... Co to jest? To jest magazyn? Magazyn, tak, wydaje się dziwny i nienaturalny. Znajdź klucz, odblokuj drzwi do magazynowni, znajdź sposób na uruchomienie silnika z windy. To są nasze zadania. I tutaj chyba... Nie wiem, czy to się nazywa magazyn, czy jaki człowiek... Tak, to chyba jest magazyn, ale tutaj cały czas, słuchajcie, coś łazi. Tak, magazyn jak nic. Krzesiwo. Ale nic to w ogóle nie daje. Po co ja to odpaliłem, jak to nic nie dało, nie? Zabyczkami? A ty, ty. No, potrafi, słuchajcie, być coś poukrywane, więc warto na to zerkać. Chciałbym jeszcze tylko zobaczyć, jak to u nas wygląda. 14 krzesiwa. Przede wszystkim musimy uważać, bo łazi tutaj coś za nami cały czas. Jezus Maria. No właśnie, na przykład to. To coś zamknęło drzwi, tak? Tak. Jezus. O matko! Jakąś kobietę tu pokroili. To coś tam jest na dole, więc na razie to zostawię. Jest tak fajnie. O matko. Tak ma być? W przypadku braku kompletu trzech zapasowych drążków istnieje jeszcze jeden, który znajduje się wewnątrz gabinetu i może zadziałać w przypadku, gdy winda znowu nie działa. Należy zawsze używać zapasowych drążków zamiast wspomnianego, chyba że jest to absolutnie konieczne. Podniosłeś jakieś Kurde. To idzie tu? Tak. Ja tutaj na chwileczkę przycupnę. Moja kondycja niestety padnie tu. Ale ja muszę to zrobić, bo... Co to jest w ogóle? Część urządzenia wykonana z drewna i metalu. A to? Też. To chyba chodzi o tą windę, nie? Kilka zadrapań silniaków, lekki ból głowy. Poszło to, czy jaki czort? Będzie ciężko stwierdzić, nie? Ale się. Dobra, musimy chyba zrobić, słuchajcie, kółeczko. No bo ja muszę to jakoś ominąć, nie? Idziemy tam, gdzie to stamtąd wyszło, czy jak? Jak myślicie?
Idziemy tu. Jezu. Ale skąd to się tu wzięło, nie? Cholera, idzie to tu? Co, nie wiem. Tego nie otworzę. Będzie co będzie, nie? Chodźcie, zobaczymy, bo nie mam pojęcia, słuchajcie, co zrobić z tymi dwoma przedmiotami. Czy ja jeszcze coś muszę zrobić w tym magazynie, czy wystarczyło po prostu się jakoś w ten sposób, tak jak to zrobiliśmy, wydostać? Najwyżej się jeszcze wrócę. O Jezu, ale już... Ale chyba dobrze. The shade will hurt much less than dying, I assure you. No, źle się nasz bohater czuje, to zdecydowanie widać już. Zdrowie psychiczne nawet nie ma. A to co to jest? No, weźmy, zróbmy, zobaczymy, może się jakoś lepiej poczuję. Ale niestety nadal jestem jakiś taki dziwnie rozmazany. Bo tutaj nie potrzebuję... Aha, tu, czekajcie. Zamknięte. Gdzie by tu użyć tych dwóch takich dziwnych... Nie działa. Tych przedmiotów, które teraz mamy, nie? Które zdobyliśmy. To by było, czekajcie, to by było to. Wiertarka, igła. Gdzie to można dać? Podejrzewam, że jeszcze coś w tym magazynie chyba, no bo... Tutaj to raczej nie, nie? No, sprawdźmy może tu. Troszeczkę się pogubiłem chyba teraz. Szkoda, że... Ale tu mnie nie było, bo jakbym tu był, to byśmy, wiecie... To byśmy tych przedmiotów tutaj nie mieli, tak mi się wydaje. Nie mają te przedmioty tu. Dobra. Co się ze mną dzieje? Cały czas coś niedobrego. Do mojego najbardziej zaufanego ucznia. Podróży tego lata przez pruskie lasy. W końcu znalazłem jedną z kul, które poszukiwałem przez ostatnie 20 lat. Świątynia, okronowana nieziemskim artefaktem. Kula była na tyle duża, aby zmienić się w moich złożonych dłoniach. Zmieścić, przepraszam. Była gładka, bla bla bla. Czyli jakąś tutaj, jakiś artefakt wyczaił.
zdobył. Fobia, gdzie komnata, źle zrobiłem z powodu. Starałem się przyzwyczaić podnieść kulę ze swojego miejsca. Aha. I tu cała jego historia, co on potem uciekł. Ale czy miał tą kulę? Ktoś mu to zabrał. Ciekawe. To tutaj nas nie było. To dobrze, że tutaj chodzę. Ale dziwny odgłos słyszę, więc. Pękane szybko, ledwo trzyma się drewnianej ramy. Czyżbyśmy mogli tutaj czymś. Czekajcie, wezmę może jakieś coś, co? Jakieś krzesełko albo co? Rąbniemy w ten. No bo co? Taki mam pomysł. To jest chyba tylko po to, żeby. Wow. No chyba nie tam, co? No zaraz zobaczymy, albo będziemy uciekać, albo co? Wow. Jakieś kolejne notatki tutaj są. Jezus, psa chyba jakiegoś kroili tu. Patrzcie, normalnie. Kamień milowy ludzkiej anatomii, a tu zrozumieć równowagę. No właśnie. Czyli tego psa tutaj. O boż. O boż. Analizie jedny jasnym jest, że niepokój znany należy można znaleźć wśród psów. To jest niefajne. Nie podoba mi się to. Ludzka anatomia. Ciekawe, kto to jest, nie? Zaś notatka. Rozczarowanie kolejne z mocą, którą wyczuwam. Muszę przeczytać więcej w tym testamencie. A ja sobie tak, wiecie, poza nagraniem też jeszcze będę czytać, żeby się troszkę wczuć tutaj w tą. W fabułę. Oho. Okej. Okay. No to jakieś kolekcje tutaj, proszę ja ciebie. Czaszek. Tu dalej ta szczęka. Tu patrzcie, króliczka też wypchany. Wypchali go. Aha, tu w ogóle nie ma przejścia. Ale wiecie co? Ciekawią mnie jeszcze tamte gzymsy, nie? Ja tu w ogóle nawet nie ma takiej opcji. Jak myślicie? Czy to jest po prostu tylko po to, żeby krzesiwo wziąć? Niekoniecznie, prawda? Moglibyśmy się tam dostać, tylko. Pewnie, że tak. Jezus Maria, coś tu lezie za mną. O, widzicie? Dobre, o kuźwa.
Kiedy będzie moja kolej, czyż nie wykłócałem się cierpliwością? Moja cierpliwość sięga przez wieki, stamtąd skąd pochodzę. Ludzkość nie jest warta nawet jednego oddechu, ale uginam się przed tobą. Dałem ci tak wiele, wieli, tak, ci tak wiele chyba, tak? Nie otrzymałem nic w zamian. Zaufałem ci. Powinieneś przekroczyć bramę. Ojeju. A to co to są? Jakieś plany renowacji windy. O to ja bym chciał. Sterownia, wykorzystanie energii, schematy windy. Czyżbyśmy szli właśnie w kierunku tej windy w końcu? A tak, co? Dobra, mamy uzupełnioną. A, tu jest. Dobra. No to zapal, jak już tak bardzo ci to ten. Jeśli wina znowu się zepsuje, upewnij się, że silnik parowy dostarcza odpowiednią ilość ciśnienia przed skierowaniem go do maszyny. Korzystając z dźwigu, reguluj poziom ciśnienia w komorze. Wskaźnik powinien podawać góra 8 i dół 8. Upewnij się, że obieg jest skierowany zgodnie z wykresem. Aha, i to chyba 3T. Należy pamiętać, że maszyna nie wykonuje sprawdzania poprawności konfiguracji, dopóki wszystkie pręty nie zostaną włożone. No to mamy 3 pręty, to na pewno. Prawda? Bo zdobyliśmy. Ale... aha, tutaj też nici. Co najgorzej, to... coś jeszcze chciałem powiedzieć. Nie o prętach, tylko... aha, żeby to nastawić, tak? 8. 8 dół, 8 dół i 8 góra. Nic tu więcej chyba zabrać nie mogę. Znaczy w sensie... widzicie, że mogę zabrać, ale... tylko, kurde, wiecie co? Zastanawiam się właśnie, gdzie te pręty wtrynić. O, to! O to mi chodziło. Nie ma tutaj żadnego skrótu, więc chyba muszę tymi oknami znowu wrócić. Tak? No tak. Żebym tylko się tu, wiecie... Boże, a tutaj coś jest dalej? Nie, po prostu to jest to. Tam już nie podskoczę, to na pewno. No dobrze, no to mamy ten pręt. Tylko pytanie właśnie, gdzie by to dać? Cholera. Jezu, ja mam nadzieję, że właśnie nie w tym magazynie, bo będziemy musieli znowu tam zejść właśnie, gdzie ten potwór jest. Znaczy wiecie, na pewno jeszcze gdzieś go spotkamy, nie raz. Tylko właśnie pytanie. Pokój gościnny, nie właśnie czy tam iść. Znowu tej mazi tutaj pełno się zrobiło. A, czyli tędy nie wejdę. Nie wejdę. O, matko bosko. Można po tym chodzić. Herbert, how did we find this one? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. No bo tutaj ja nie mam tego klucza, nie? Więc... że trzeba było, ale tutaj widzicie, jest taki kołowrotek, ale to nie o to chodzi. Gdzie te trzy urządzenia można by było dać, żeby uruchomić windę? Coś czuję, że to tam gdzieś kurde na dole, no bo tutaj nie ma. Albo może na górze gdzieś. Cholera wie. A czekajcie, to co to w ogóle było napisane? Magazyn, tak? Maszynownia, a no to tam! Tylko skąd wziąć klucz? Może pokój gościnny, co? Idziemy jeszcze zobaczyć? No bo ja już nie mam pomysłu. Chyba posuwamy się do przodu, jeśli chodzi o fabułę, o grę. Nie, no bo cały czas tutaj się jednak pokazuje... tak, bo się pokazują cały czas te rzeczy, wiecie o co chodzi. Co muszę kichnąć.
Jak się czujecie? Bo ja to normalnie... Coś nie bardzo. Coś niewyraźnie. Co to jest? Łom? O, dobra. Już zabieram. Podusie? Nie, można kliknąć. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. O, proszę bardzo. We'll put a stop to them. You'll see. Ciekawe jak. Jakieś znowu badania, co? Jakieś koszmary tutaj. No dobra, mamy notatkę. 2 July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. Oh. He was the French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow I'll retrieve the things they recovered from Herbert. Ciekawe, co się stało, nie? Z całą ekipą. Znaczy z tym Herbert. Herbert? Hubert? Z Hubertem. Podniosłem łom, tylko. Też ciekawe, co tu można z tym łomem zrobić. To nie. O, mogę rozpalić kominek. Dobra. Niech się poli. Coś tu jeszcze? Tu są jakieś notatki, czekajcie, bo to... Co? A, to te żuki tu. 3 July 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might. No tak, bo oni tego Daniela wyciągnęli. Z tej facts without judgment or passion. Z tej krypty tam, nie? I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness. His account confuses me greatly. If he has the orb. Okej. Może on się coś zamienia? Ciekawe, nie? Taką też mam teorię. Króliczek. Zostawmy to. Drzwi są zablokowane z tego zamka. Serio? To może... Nie, to jest hol wyjściowy. Zepsuty zamek, powiadasz? No to niedobrze. Jak go naprawić? Nie ma tutaj nic za bardzo, nie? Zepsuty zamek. Ale to jest jakieś kolejne moje zadanie? Poczekajcie. Zamek jest zepsuty. Znajdź inny sposób na otwarcie drzwi do szafy w pokoju gościnnym. Myślałem, wiecie, że jak troszkę tutaj podpalę jedno drugie, to może się coś otworzy, ale widzę nic. Znajdź sposób. Czy tutaj jest jakieś, wiecie, jakiś przycisk? Cholera. Krzesiwa. A słuchajcie, a tym łomem? Może tym łomem coś? Co ja tu mogę zrobić? No, dawaj tu. The key. Please, let it be here. No właśnie,
przydałby się tutaj klucz. Znowu notatki. W pokoju gościnnym jest ukryty ważny klucz. No i szukamy go. Nie mam zamiaru inaczej tutaj. A, jeszcze ta kula. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Mamy wszystkie notatki, jeśli chodzi o to odkrycie. Lepiej znać kryjówkę, wskazówka to była, słuchajcie, ale... Szkoda, że nie mogę gdzieś tam zobaczyć, jak to... Znaczy, pewnie mogę, ale boję się, bo... No chyba nie otworzy tej szafy, co myślicie? No zobaczymy, no będzie co będzie, nie? Tylko, że ja nadal nie mam klucza do tego, nie? Poszedł. Wydaje mi się, że poszło to coś. No bo nie ma, prawda? Co to jest? Przycisk? Nie, to jest wieszaczek, prawda? Tutaj to samo, wieszaczki. Słuchajcie, no nie wiem, gdzie ten klucz, nie wiem, o co chodzi. Aha, dobra. Może tu. Super. Mamy to. No to idziemy pomalutku do przodu. Cieszę się. Cały czas nam tutaj coś łazi. Mogłem sobie uchylić, słuchajcie, nie? Drzwiczki do szafy. Za każdym razem jest to zamknięte. Dobra. Maszynownia, Jezus Maria. Może słychać moją myszkę mocno. Zresztą zawsze było ją słychać, nie? Na nagraniach, z tego co pamiętam. Ale powiem wam, bo kupiłem teraz, wiecie. Znaczy ona bardzo fajna jest. Przyjemnie się nią gra, ale słychać ją po prostu. Jak klikam, nie? Klok, klok. Czy mi to osobiście nie przeszkadza? Nie wiem, jak tam, jak wy macie. Jakie macie odczucia? Co tu jest napisane? Ciśnienie. Aha, i te ósemki mają być, tak? No, no, no. Czekajcie, bo tu jeszcze coś. Krzesiwo. Są jakieś plany, ale tu nic. Tutaj jeszcze poczytamy. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Okay. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation.
Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Okej. Co to było? A, że krzesełko. No tutaj to chyba nic, prawda? W tym pomieszczeniu. Może za tymi skrzyniami by co było. Czy znając życie, pewnie coś mi tu przylezie za mną. Nie wierzę, że nie. Dobra, pierwsze drzwi, idziemy. Co to? Mogę to zabrać. Tylko pytanie, czy to jest potrzebne, nie? Krzesiwa. Dobra. O, a tutaj co to jest? Przepływ, okej. Należy pamiętać, że istnieją tylko dwa zapasowe drążki w magazynie do mechanizmu windy. Upewnij się, że pozbędziesz się tylko tych, które są bardzo uszkodzone, a resztę trzymaj w pokoju badawczym na wypadek, gdyby wszystkie trzy znowu się zepsuły. O Boże. Dobra, a tu? 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. Że w końcu... What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Może w końcu dowiemy się, dlaczego tutaj trafiliśmy. Nasz bohater? Czyżby coś go ścigało? Czyżby miał jakieś koszmary, nawiedzenia? No cholera wie. Skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Wow. Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. No to dobrze mówiliśmy, dobra, że coś... Coś przywieźli, coś przyszło razem z nim. No. No to prawda, coś tutaj... Zresztą wcześniej tak wyczailiśmy, że coś tutaj łazi za nim. Co, no tak sobie patrzę, przesuwam. I to jest to, tak? To jest ta dźwignia. W piecu nie ma węgla. A to? Potrzeba jeszcze dużo pracy nad maszyną, zanim będzie można ją uruchomić. Aha, i tu są te. Dobra, zapal to, bo widzę, że dostajesz ćwiekokwiku. Chyba chodzi o te kółka. No to ten jeden tam był. Będzie trzeba go przynieść, słuchajcie. Zębatki znaczy się. A to spoko. Wydaje mi się, że to... Nie pasuje w tym miejscu. To może w tym. Dobrze. I jeszcze tutaj. To przyniesiemy sobie od razu. Opowiem, że tutaj był. Oho, tu po drodze jest. Dobra. Węgiel też będziemy chyba, tak, potrzebowali, żeby tutaj to ukopać tu.
To może tu. Proszę bardzo. I ostatnie. Tam jest chyba węgiel w tym pomieszczeniu, gdzie mnie jeszcze nie było. Czy wiecie co? Boję się, że tutaj jak zaraz coś zrobimy fajnie, to to cholerstwo tu przybędzie. Tu na razie chyba nic, tak? Znaczy tu chyba trzeba wcisnąć te wszystkie trzy fiolki, które tam mamy. No ale to za chwilę. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, tutaj potrzeba... Pokażę, jak to wygląda. No właśnie, tutaj mamy trochę węgla. Mogę tą łopatą tu kopać? Czy jaki czort? To trzeba tu, czy jaki? Nie za bardzo mi to wychodzi. No są te łopaty, ale ja wiem. Serio? Nie, no chyba... A, czekajcie, dobra. Może nie trzeba, słuchajcie, tej łopaty. Porzucę trochę tutaj. O jest. Chodź na to. Trochę węgla chyba tutaj, co? Piec jest pełen węgla. No dobra, tu się ładnie pali. To by trzeba było jeszcze. Aha, te fiolki. Dobra, idę te fiolki wtrynić. Jeżeli to będzie to. Zaraz będę, słuchajcie, też kończyć. Zobaczę, tutaj jeszcze przy tych fiolkach stanę. Pokażcie, czy to ma jakieś znaczenie. No teraz słuchajcie, wiecie, aha, czyli mogę je wyciągać, dobra, czyli można tak, że może źle coś zrobiłem. Może tak być, prawda? I coś jeszcze mieliśmy po drodze? Tutaj? A, to. 8. Jest coś takiego jak 8? Nie. A, tu. No to, Boże, to jest 6. Nie, nie mam 8. Jezus Maria, no zapal, że to. Ciśnienie. Tu 8, tam 8. O co chodzi? Dobra, będę, słuchajcie, kminić w następnym odcinku. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Ja podejrzewam, jak to zrobimy, to wtedy mi coś tutaj przylezie. Ale idzie pomalutku do przodu, podoba mi się to. Dzięki i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.